Deszcz padał u tego listopadowego wieczora, kiedy to moje życie nagle zaczęło się zawalać. Nieświadomy tego, wchodziłem do przytulnej kawiarni, w której już wiele razy spędzałem miłe chwile z ukochaną Anną. Miałem nadzieję, że wylew gorącej czekolady wzmocni mnie po ciężkim dniu w pracy i przyniesie trochę ulgi. Jednak, wchodząc do wnętrza, zamarłem. Moje serce mocno zabiło, a gniew zaczynał budzić się w mojej duszy. Na przeciwległej stronie kawiarni, na miękkiej kanapie, zobaczyłem ją, Annę, moją ukochaną, przytulającą się do mężczyzny o przystojnej aparycji. Byłem tak zszokowany, że świat wokół mnie zaczął się kurczyć. Zofia, zawsze piękna i uśmiechnięta, teraz była tak blisko tego obcego mężczyzny, jej dłonie splatały się z jego, a ich spojrzenia wzbudzały emocje, których nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Czułem, że gniew wypełnia mnie całkowicie, jak lawa gotowa wybuchnąć i zniszczyć wszystko dookoła. Próbowałem zatrzymać oddech, opanować emocje, ale w głębi duszy wiedziałem, że to, co widzę, sprawiło, że nasze życie właśnie stanęło na krawędzi przepaści. Stałem tam, w kawiarni, patrząc na Annę i tego obcego mężczyznę. Moje myśli krążyły wokół mnie, próbując zrozumieć, jak mogło dojść do tego punktu. Jak mogła mnie tak zdradzić? Czy to tylko chwilowy kaprys, czy coś, czego nie byłam świadomy? Przemierzałem wzrokiem ich gesty i uśmiechy, próbując znaleźć jakiekolwiek wytłumaczenie. Ale im dłużej patrzyłem, tym bardziej odczuwałem ból i rozczarowanie. Anna była moim światłem, osobą, na której zawsze mogłem polegać, i teraz to światło gasło, zostawiając mnie w mroku. Gniew we mnie narastał, a ja nie wiedziałem, jak sobie z nim poradzić. Czułem się zdradzony, oszukany przez tę osobę, która była dla mnie tak ważna. Moje myśli były nasycone pytaniami i emocjami, które burzyły mój spokój. Zdecydowałem się podejść do nich, mimo że wiedziałem, że to może tylko pogorszyć sprawę. Moje nogi poruszały się automatycznie, a serce biło mi tak gwałtownie, jakby chciało wydostać się z mojej klatki piersiowej. Kiedy byłem już wystarczająco blisko, usłyszałem Annę śmiejącą się wesoło, jej usta przyciśnięte do ucha tego mężczyzny. Przez moment czułem się jak obserwator w ich prywatnym świecie, w którym nie było miejsca na mnie. Gniew wypełnił mnie całkowicie. Wszystkie emocje, które we mnie kiełkowały, eksplodowały jak wulkan. Podszedłem do nich zdecydowanie, przecinając ich czułą chwilę. Anna odwróciła się zaskoczona, jej oczy wypełnione były zarówno strachem, jak i zaskoczeniem. Zobaczyłem w jej spojrzeniu próbę zrozumienia i jednocześnie próbę znalezienia słów, które mogłyby złagodzić sytuację. Nie mogłaś tego zrobić! Wykrzyknąłem, niezdolny do opanowania się. Jak mogłaś mnie tak skrzywdzić? W coś takiego nigdy bym cię nie posądził. Moje słowa były pełne goryczy i rozczarowania. Przełamywały wszystkie granice, raniąc Annę jeszcze bardziej. Czułem się jak upadek anioła, który traci swoje skrzydła. Gdybym mógł, zatraciłbym się w otchłani i zapomniał o całym tym bólu. Ale nie mogłem. Musiałem stanąć twarzą w twarz z prawdą, nawet jeśli ta prawda była nie do zniesienia. Anna patrzyła na mnie z łzami w oczach, próbując znaleźć słowa, które mogłyby złagodzić moje cierpienie. Jej głos brzmiał zduszony i pełen skruchy, gdy powiedziała: "To nie jest to, o czym myślisz. To wszystko jest dużo bardziej skomplikowane." Mój gniew i żal były tak ogromne, że nie potrafiłem przyjąć tych słów jako prawdy. Czułem się porzucony przez tę osobę, którą kochałem, i nie wiedziałem, jak mam sobie z tym poradzić. Wszystkie moje marzenia i plany legły w gruzach. Odczuwałem tak głęboką ranę, że nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Próbowałem złapać oddech i uspokoić nerwy, ale ból był nie do zniesienia. Moje uczucia były wstrząsające, wędrowałem po labiryncie rozczarowania i zdrady. Czy wszystkie nasze wspólne chwile były kłamstwem? Czy wszystko, co wydawało się piękne i prawdziwe, było tylko iluzją? W dniach i tygodniach, które nastąpiły po tym spotkaniu w kawiarni, walczyłem z demonami gniewu i żalu. Próbowałem zrozumieć, co się stało i jak doszło do tego, że Anna mnie zdradziła. Poszukiwałem odpowiedzi, drążąc w naszej przeszłości, analizując każde słowo i gest, które kiedykolwiek się między nami pojawiły. Gniew wciąż tlił się we mnie, ale w miarę upływu czasu,
zacząłem odkrywać również smutek i rozczarowanie. Bycie zranionym przez osobę, którą kochasz, to uczucie, które trudno opisać słowami. Czułem się jak ofiara, ale jednocześnie borykałem się z poczuciem winy i zastanawiałem się, czy mogłem zrobić coś inaczej, aby temu zapobiec. Przyjaciele i bliscy próbowali mnie pocieszać i dawać rady, ale nikt nie był w stanie całkowicie zrozumieć mojego bólu. Samotność, która mnie ogarnęła, była tak przytłaczająca, że często nie wiedziałem, jak mam sobie z tym poradzić. Spędzałem wiele nocy bezsennych, wewnętrznie walcząc z demonami, które niszczyły mnie od środka. Jednak w tym oceanie bólu i rozpaczy, gdzieś głęboko w moim wnętrzu, wciąż tkwiła iskierka nadziei. Nadzieja na lepsze jutro, na odbudowanie siebie i na znalezienie sensu pośród chaosu, którym stało się moje życie. W miarę upływu czasu, moje emocje zaczęły opadać, ale nie oznaczało to automatycznego przebaczenia. Spotkałem się z Anną, aby porozmawiać o tym, co się wydarzyło, ale mój gniew nadal płonął wewnątrz mnie. Siedzieliśmy na ławce w parku, otoczeni ciszą i delikatnym szeptem liści wiatru. Moje spojrzenie przeszywało Annę, a w jej oczach dostrzegałem skruchę. Jej głos był pełen niepewności, gdy zaczęła wyjaśniać, jak doszło do jej zbłąkania. Jednak każde jej słowo było jak żądło wbijające się w moje serce. Moje cierpienie i zranienie nie zamieniały się w przebaczenie. Każda próba zrozumienia i wyjaśnienia wywoływała jeszcze większe napięcie we mnie. Mówisz, że to była pomyłka, ale jak mogę uwierzyć w twoje słowa po tym, co zobaczyłem? Odpowiedziałem, starając się powstrzymać wzburzenie w moim głosie. Twoje działania zraniły mnie tak głęboko, że nie wiem, czy jestem w stanie z tym sobie poradzić. Anna patrzyła na mnie, jej oczy pełne łez i bezsilności. Chciała zrozumienia i przebaczenia, ale ja byłem zbyt głęboko ranny, aby to dać. Każda próba naprawy naszej relacji tylko podsycała ogień w moim wnętrzu. Czas płynął, ale rany w moim sercu nie goiły się. Zrozumiałem, że nie jestem w stanie zapomnieć o tym, co się stało, ani też przestać odczuwać ból, który zgotowała mi Anna. Musiałem podjąć decyzję, która byłaby dla nas obu najzdrowsza. Spotkaliśmy się po raz kolejny, tym razem w kawiarni, w której kiedyś spędzaliśmy wiele romantycznych chwil. Siedząc naprzeciwko siebie, oddzielonymi od siebie milczeniem, wiedziałem, że nadszedł czas, abyśmy pożegnali się z naszą przeszłością. Mamy przed sobą dwie drogi, powiedziałem, z trudem powstrzymując emocje w moim głosie. Jedna prowadzi do próby naprawy naszej relacji, a druga do rozstania. Muszę przyznać, że trudno mi znaleźć w sobie siłę, aby jeszcze raz zaufać i otworzyć się na ciebie. Anna spojrzała na mnie z rozumieniem w oczach, ale również z bólem. Wiedziała, że jej błąd naruszył naszą więź na zawsze. W ciszy, która unosiła się między nami, podjęliśmy decyzję, że rozstaniemy się, aby każde z nas mogło odnaleźć swoją drogę do szczęścia. Po rozstaniu z Anną nadszedł czas, aby skupić się na sobie i na odnalezieniu sensu pośród gruzów naszej niewypowiedzianej miłości. Byłem zraniony, ale wiedziałem, że muszę się podnieść i odbudować siebie. Zacząłem poświęcać więcej uwagi swoim pasjom i zainteresowaniom, które zaniedbywałem w związku. Spotykałem się z przyjaciółmi, angażowałem się w nowe projekty i odkrywałem swoje mocne strony. Było to jak odkrywanie samego siebie na nowo, układanie puzzli, które zostały porozrzucane. Wzmacniałem swoją samoocenę i pracowałem nad tym, aby nie dawać przeszłości władzy nad moją teraźniejszością. Nie było to łatwe, ale stopniowo zaczynałem czuć, że odzyskuję kontrolę nad swoim życiem. Bycie samotnym po burzliwym związku było trudne, ale wiedziałem, że to była nieunikniona droga do mojego osobistego wzrostu. Kolejne rozdziały opowiadają historię dalszych wydarzeń i wzlotów oraz upadków bohatera po rozstaniu z Anną. Upłynęło wiele czasu od naszego rozstania, a ja zaczynałem powoli goić swoje rany. Przez wiele długich nocy walczyłem z bólem i żalem, ale stopniowo odczuwałem, że staję się silniejszy. Zrozumiałem, że nie mogę trwać w przeszłości i muszę skierować swój wzrok ku przyszłości. Poszukiwałem wsparcia w najbliższych przyjaciołach i rodzinie. W ich obecności czułem się akceptowany i kochany. To była terapia dla mojej duszy, która musiała na nowo nauczyć się wierzyć w miłość i zaufanie. Z czasem zrozumiałem, że Anna była tylko częścią mojego życia. Była tą, która mnie zraniła,
ale również ta, która mnie nauczyła cenniejszych lekcji. To doświadczenie pomogło mi lepiej rozpoznać swoje potrzeby, ustalić granice i cenić samoakceptację. Kiedy zacząłem się oswajać z myślą o samotności, odkryłem w sobie siłę do podjęcia nowych wyzwań. Zdecydowałem się skupić na swojej karierze i rozwijać swoje umiejętności. Zajęcia, które kiedyś odkładałem na dalszy plan, stały się teraz moim priorytetem. Zacząłem eksplorować nowe horyzonty, podróżować i poznawać nowe kultury. To odkrywanie nowych miejsc i spotykanie inspirujących ludzi pomogło mi odzyskać wiarę w piękno świata. Każda podróż była jak terapia dla mojej duszy, otwierając moje oczy na nowe możliwości. Zdobywałem coraz większe zaufanie do siebie i stopniowo otwierałem się na nowe znajomości. Poznałem osoby, które przyniosły mi radość i wzajemne wsparcie. Bycie otwartym na nowe relacje było dla mnie wyzwaniem, ale również szansą na ponowne odkrycie miłości w bardziej zdrowy i autentyczny sposób. Podczas swojej podróży do samodzielnego odnalezienia się na nowo, zrozumiałem, że nie mogę trwać w nienawiści i żalu. Byłem gotów zaakceptować to, co się stało, i wybaczyć Annę za jej błędy. Nie dla niej, ale dla mnie samego. Przebaczenie było procesem długotrwałym i wymagało ode mnie ogromnej siły woli. Musiałem uwolnić się od toksycznych emocji i puścić przeszłość. Było to wyzwanie, ale wiedziałem, że jest to jedyna droga do prawdziwego wyzdrowienia. Napisałem list do Anny, w którym wyraziłem swoje ostateczne wybaczenie. Nie zobaczyłem jej od tamtej chwili, ale w moim sercu czułem, że uwolniłem się od więzów przeszłości. Wybaczenie było nie tylko dla niej, ale również dla mnie, aby móc kontynuować swoje życie z lekkością i radością. Kiedy już w pełni odzyskałem swoją wewnętrzną równowagę i otworzyłem się na nowe możliwości, spotkałem Alicję. Była kobietą pełną życia, z pięknym uśmiechem i sercem pełnym dobroci. Stopniowo zaczęliśmy budować naszą relację na podstawach zaufania i szacunku. Alicja była osobą, która zrozumiała moje przeszłe doświadczenia i potrafiła dać mi przestrzeń do wyzdrowienia. Z nią odkrywałem nowe aspekty miłości, które były zdrowe i autentyczne. Przez naszą wzajemną relację zrozumiałem, że miłość może odrodzić się po bolesnym rozstaniu. Byłem gotów dać sobie szansę na szczęście i uwierzyć, że nowa miłość może przynieść mi o wiele więcej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Historia bohatera przynosiła ze sobą głęboką lekcję o wybaczaniu, samoodkrywaniu i odbudowie. Było to przypomnienie, że niezależnie od bólu, z którym się zmagamy, zawsze istnieje nadzieja na lepsze jutro.